I witam Cię w tej ostatniej części przygotowania oferty biznesowej. I zapraszam Cię do stworzenia nowej strony, nowego slajdu w tej ofercie, gdzie będziesz mógł stworzyć po prostu stronę kontaktową. No i zobacz, że jesteś w stanie wykorzystać pewne szablony, które udało Ci się poznać wcześniej. Gdy znajdujemy się w projekcie, który dotyczy prezentacji, to tych szablonów jest tutaj dużo, ale aby sobie ułatwić wyszukanie ciekawej, ciekawej strony kontaktowej, no to możesz wpisać coś, coś takiego jak portfolio i zobaczyć, że tutaj będzie wiele ciekawych propozycji. Tutaj jest kolejna. Zobacz, ta prezentuje się w taki sposób. Tutaj jest coś takiego, gdzie tutaj można wstawić jakieś nasze zdjęcie. I dzięki temu też zachęcić kogoś do kontaktu. W jaki sposób? Na przykład podajemy numer telefonu, podajemy adres strony internetowej, podajemy adres e-mail. Dodatkowo możemy dać znać, że na przykład jesteśmy dostępni na WhatsApp, i wtedy, gdy ktoś by miał jakieś pytania, to szybko mógłby tam się z nami skontaktować. Może też pochwalimy się tutaj naszym kontem na Facebooku, gdzie także poprzez konto Facebook, czy poprzez Messengera ktoś może wysłać do nas pewną e, informację, pewną ofertę. Możemy podzielić się innymi kanałami social media, na przykład w przypadku oferty biznesowej mógłby to być LinkedIn. A to przykład pewnej strony kontaktowej, która wydaje mi się dość interesująca, kreatywna i może również w Twoim projekcie się sprawdzi. Pochodzi ona z takiego to projektu, więc możesz Wyszukać sobie tej prezentacji i też znaleźć. Dodatkowo, możliwe, że inne strony okażą się dla Ciebie ciekawe. Czasami możesz po prostu zmienić pewne elementy, na przykład kolor tła czy inne. Więc zobacz, w jaki szybki sposób mógłbym to zastosować, mógłbym to zastosować tutaj. To stworzyłbym sobie nową stronę, następnie wracam sobie do tego miejsca, kopiuję sobie te wszystkie elementy, czyli zaznaczam, robię kopiuj, wracam tutaj. Klejam. A następnie staram się zastosować y, oczywiście inną y, kolorystykę. Wcześniej, gdybym zwrócił uwagę tutaj, to prezentuje się w taki sposób, y, ale inaczej to wygląda tutaj. Y, jak mógłbym to zrobić? Zaznaczam sobie na przykład tekst, wybieram kolor, no i daję znać, że ma być to na przykład kolor czarny. Gdy wrócę sobie chociażby do innych stron, to widzę, że to tak wygląda, czyli ten tekst miał być w kolorze niebieskim. E, aby sobie ułatwić czasami i nie mogę znaleźć tego niebieskiego, to zobacz, wracam sobie do tej strony. E, zaznaczam sobie tutaj ten tekst i wybieram sobie, aby kopiować styl. Następnie tutaj pojawiam się e, i zaznaczam, i następnie. Jest tutaj już odpowiedni styl wykorzystany, a ja mogę tutaj na przykład napisać, że to jest kontakt albo hasło skontaktuj się ze mną. Więc przy okazji udało Ci się dowiedzieć, jak możesz to zrobić. Ja jednak pozostawię sobie tą stronę, która pojawiła się w tej oto prezentacji, tej, tą stronę kontaktową, która jest dość prosta. Oczywiście postaram się ją minimalnie tutaj rozbudować. Więc zobacz, udało mi się dokonać tylko kilku poprawek. Wykorzystałem sobie to zdjęcie. Zmieniłem tylko kolor, ten główny podstawowy na niebieski, aby pasował do mojego szablonu. Następnie wykorzystałem dodatkowy element, czyli wyszukałem sobie Facebook, aby ktoś mógł się ze mną skontaktować poprzez konto Facebook czy Messenger'a. Więc ma taką możliwość. I zobacz, co zrobiłem. Edytowałem sobie ten element, dodałem łącze do mojego konta na Facebooku osobistego. I podobnie tutaj jest łącze dostępne, więc gdy ktoś kliknie, no to ma możliwość przejść. Podobnie w przypadku tej strony internetowej i tego elementu również jest zastosowane łącze. Ale chcę Ci również ukazać, że coś takiego możesz wykorzystać, gdy podajesz numer telefonu i gdy podajesz e, także informacje dotyczące Twojego maila. E, jak to wygląda? Czyli gdy zobacz, tutaj jest wprowadzony e, adres e-mail, to następnie dodaję łącze, i po prostu wprowadzam ten adres e-mail, nic więcej. Efekt jest taki, że gdy wybieram tutaj opcję PRZEJDŹ DO ŁĄCZA, to automatycznie otwiera się dostęp do nowej karty przeglądarki i tutaj pojawia się to właściwe hasło, czyli MAIL TO CONTACT MAŁPA JAK SIĘ ROZWIJAĆ. Gdyby ktoś nie, to coś takiego kliknie, na przykład za pomocą swojego telefonu, to od razu będzie zostanie skierowany do swojej skrzynki pocztowej na przykład do Gmaila i będzie mógł wysłać ci wiadomość będzie to odbywać się bardzo szybko nie ma potrzeby i nie ma takiej możliwości aby wpisać tutaj mail to dwukropek i tutaj takie dodać łącze nie ma po prostu takiej możliwości Zobaczmy nie ma takiej opcji po prostu dzieje się to automatycznie Canva o auto 2 wystarczy wprowadzić zwykły adres e-mail więc podobnie Coś takiego wykorzystałem w tym miejscu i biorąc pod uwagę ten element. A jeżeli chodzi o numer telefonu, no to zobacz, to nie jest mój numer telefonu, jest to wymyślone, więc nie będziesz mógł go wykorzystać i nie zachęca do tego. Więc zobacz, tutaj jest zastosowany także jako link, po prostu zwykły numer telefonu. I gdy teraz sobie wybiorę tą opcję i następnie przejdź do łącza, to zobacz, jest możliwość wykonania połączenia TEL dwóch Czyli nie muszę tutaj wprowadzać tego skrótu tl kropek tylko wprowadzam odpowiedni numer telefonu. Oczywiście uwzględniam odpowiedni kod kierunkowy, który panuje w danym kraju, na przykład w naszym kraju plus 48. Więc to, czym możemy się zająć jeszcze na samym końcu, to oczywiście powracamy sobie do naszej drugiej strony, czyli spis treści. I też ukażę tutaj ci pewną możliwość, czyli zobacz, że gdy udało, udało mi się wprowadzić pierwszy tekst. I następnie tutaj staram się tworzyć łącze, no i wybieram odpowiednią stronę. Teraz sobie to usunę. Wybieram odpowiednią stronę, która znajduje się w tym dokumencie, czyli na przykład stronę trzecią, gdzie znajduje się ten spis treści. Robię sobie Enter i zobacz, nie ma potrzeby, aby znajdowało się tutaj podkreślenie, które informuje często, że tutaj jest link. Mogę po prostu kliknąć sobie tutaj. Przy efektach nie, ale jest możliwość kliknięcia w tym miejscu i usuwamy sobie to, to podkreślenie na dole. Nie ma takiej potrzeby, aby się ono pojawiło. Możemy po prostu dać tutaj znać sobie, skopiuj i może wklej, ale mniejszą czcionką. Niech to będzie taka czcionka standardowa którą wykorzystywałem czyli widzę to było 31,6 jest także taką tutaj wykonam 31,6 przecinek 6 czyli tak naprawdę na klawiaturze kropka nie stosuje się przecinków No i tutaj mogę napisać że kliknij przejdź kliknij interesujący się temat bądź Zapoznaj. Zapoznaj się z całą ofertą. Ok. Czyli mogłoby to wyglądać chociażby w taki sposób. Eee, tutaj bym sobie zaznaczył i te elementy troszkę niżej umieścił. Ok. I zobacz, że teraz mam kolejny, kolejny tutaj tytuł, co mogę dla ciebie zrobić, więc również sobie decyduję się na stworzenie łącza. Tutaj usuwam, no i wybieram tą czwartą stronę. Następnie warunki, i widzę, że warunki były opisane w piątej stronie, więc sobie wracam tutaj, najpierw usuwam łącze i wybieram stronę piątą. No i podobnie z każdą inną, aby móc tworzyć takie hiperłącza. Uzupełniłem tutaj te wszystkie łącza i zobacz, wykorzystałem też pewną grafikę, zadbałem o jej przerzucenie, elementy, spis treści wpisałem i taka grafika się pojawiła, tylko zmieniłem jej kolor, bo była wcześniej czarna, więc w taki sposób będzie mogło się to prezentować. Więc końcowe nasze założenie w tej lekcji polega na tym, aby pobrać sobie tą naszą pracę w odpowiedni sposób. Jak należy to uczynić, to ukażę Ci zaraz. Za chwilę w następnej lekcji, do której Cię serdecznie zapraszam.